Właśnie powiedz na bilety, bo tak te pierwsze mecze rzeczywiście była, no ciężko ci się grało, ale teraz widać, że z każdym meczem jesteś jakby i mocniejszy fizycznie, i mocniejszy psychicznie i przez to się przekłada na grę, bo po prostu no, no bo kiwasz, że tak powiem, jesteś mocnym punktem zespołu. Oui, c'est ça. J'ai un petit peu de mal au début parce que après la blessure, quoi, je veux dire. Et maintenant, après la blessure, je me sens de mieux en mieux. Plus ça avance, plus j'ai des entraînements et des matchs dans les jambes, plus je me sens mieux. Początkowo był po kontuzji, więc nie mógł tak się angażować w treningi, ale teraz jest coraz lepiej, coraz więcej trenuje i jest, tak jak widać, w coraz lepszej formie. Bah écoutez, comme on a l'habitude sur les petites oppositions quand on est ensemble, bah en fait la paire se forme au fur et à mesure des entraînements, donc les ententes après petit à petit, plus on s'entraîne ensemble et plus on s'entend, donc plus on joue ensemble et mieux c'est quoi. Pomału się docierają, im więcej razem grają, tym ta gra staje się coraz ciekawsza i w miarę im więcej razem trenują, tym się bardziej docierają i zobaczymy, jak będzie dalej. Może teraz od niedziela zapytamy, bo właściwie w każdym meczu teraz co wychodzi po stałym składzie, to bramka, to jest taki jest jego poziom, czy uważa, że jeszcze czy jesteś w stanie grać po prostu lepiej? Non, je pense que pour l'instant, j'essaie de bien travailler à l'entraînement et puis être meilleur en match. Donc, ce qui concerne les buts, non, j'ai de la chance de marquer, mais pour moi, ce n'est pas important. C'est que l'équipe ait des résultats de match en match et qu'on soit meilleur tout le temps, tout le temps. Oczywiście, dużo trenuje, więc strzela gole i to jest ważne, ale to, co jest najważniejsze, to żeby całą drużyną byli w jak najlepszej formie i grali jak najlepiej. Taka forma fizyczna Oliwiera, na jakim jest poziomie? Czy to już jest taki wysoki pułap, czy jeszcze może być wyższy? Mais écoutez, j'ai la chance d'être dans un club où on travaille bien, il y a des conditions pour s'améliorer tous les jours, donc si je touche du bois, tout va bien, ben je serai encore de mieux en mieux à chaque entraînement et puis en match, pourquoi pas. Warunki ma do tego, aby jeszcze się poprawiać, ponieważ w klubie warunki są świetne. Dużo szczęścia ostatnio, żeby właśnie strzelać te gole, ale stara się odpukać w niemalowane i ma nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Masz na Oliver pytanie, bo tak już jakby masz jakby takie porównanie, grałeś w wielu ligach świata, dobrych ligach. Jak oceniasz w ogóle polską ligę pod poziom korony na tym tle i no, jak postrzegasz tutaj tą naszą piłkę? Au niveau de Corona, c'est un bon niveau, il y a des très bons joueurs, notamment Golanski, Golo, qui est très très fort. Et puis il y a beaucoup de qualité dans le groupe, je suis content d'être là, comme je l'ai dit. Et je fais aucune comparaison. Pour l'instant, on est dans un championnat qui est difficile. On a un match samedi, donc c'est d'être prêt pour samedi. Voilà. Nie chciałbym robić takiego porównania, bo jest to bardzo trudne, ale muszę przyznać, że w Koronie są świetni gracze, między innymi Golański, Golo. Poza tym, jak już mówił, świetnie się tutaj czuje w tym zespole. I to jest dla niego istotne i najważniejsze jest też to, jak zagrają w sobotę i to jest ważne. A na jakiej pozycji się lepiej czuje? Jak jest tym takim najbardziej wysuniętym napastnikiem, czy grającym bliżej środka pola? Déjà, c'est que je sois bien à l'entraînement et puis c'est le coach qui décide, c'est pas moi. De toute façon, comme j'ai dit, je suis à disposition de l'entraîneur et de l'équipe, donc à moi de bien travailler et puis le coach décidera. Pour l'instant, que je joue à gauche ou en 9 ou en 10, peu importe, l'essentiel que je sois prêt pour jouer. Dla niego nie jest to takie ważne, czy będzie grał z dziewiątką, czy będzie właśnie atakował, czy będzie z prawej, czy z lewej. Najważniejsze jest dobro całej drużyny i to trener zadecyduje, w jakiej pozycji będzie grał. Właśnie, jeszcze chciałem zapytać, jak tutaj jest barierą językową, bo trener mówi po francusku, ale jak to dla was jest? No, czy jesteście w stanie dobrze przeanalizować każdego przeciwnika przed meczem, po meczu, czy tutaj nie ma żadnych kłopotów? I język piłki jest uniwersalny, ale mimo wszystko czasami jakieś tam niuanse są. No, du tout, parce que, bon, de toute façon,
on est assez mature, on regarde quand on a fait une faute ou pas, et puis bon, quand le coach parle, quand on arrive à prêter l'oreille, oui. Sinon, on a de la chance que le coach parle français, donc c'est déjà, pour nous, c'est un gros avantage. Et puis avec les joueurs, non, il n'y a pas de souci. De toute façon, on va apprendre à parler polonais, pas maintenant, peut-être dans le futur. Mają dużo szczęścia, że trener mówi po francusku, ale to są już dorośli ludzie, więc oglądając mecze też widzą swoje błędy i kiedy analizują, doskonale wiedzą, o co chodzi. Tak czy inaczej, zależy im na tym, żeby nauczyć się polskiego i rozwijać się. Może Nabila teraz jeszcze spytamy o ten poziom polskiej ligi, no bo on przychodzi z Francji, z piątej ligi francuskiej, więc czy ten przeskok był dla niego... Non, franchement, je pense que on a un assez bon niveau. Au début, c'est sûr, on a eu du mal. Mais le temps que les joueurs s'entendent bien, qu'on se fasse confiance, et là, maintenant ça va mieux, on est sur une bonne dynamique et j'espère que ça va continuer. Nie odczuł takiej wyraźnej różnicy między tymi zespołami. Uważa, że poziom Korony jest dobry. Tak jak już wcześniej wspomniał, na początku mieli pewne trudności, ale zaczynają się coraz lepiej rozumieć. Dynamika gry jest coraz większa i ma nadzieję, że będzie po prostu coraz lepiej. Czy uważa, że przez dobrą grę w polskiej lidze mógłby wrócić do Ligi Francuskiej albo na przykład zagrać w reprezentacji Maroka? J'espère bien. Je travaille pour. Donc, vaut mieux se fixer des objectifs le plus haut possible. Donc, ouais, j'espère bien. J'espère bien qu'à l'avenir, je pourrais bien jouer dans l'équipe nationale. Et voilà. Oczywiście poprzeczkę należy stawiać sobie jak najwyżej i mieć nadzieję, że kiedyś być może coś takiego się wydarzy. Po to się ciężko pracuje, żeby właśnie osiągać dalekosiężne cele. Jeszcze mam pytanie do pana trenera. Zostały właściwie w tym roku 4 Ewidentnie muszę Nabil i Oliwier przyjąć na konferencję, bo dostają dobry nastrój. Zdjęcie, bo trener jest uśmiechnięty.